Jest poniedziałek, 11 lipca, święto świętego Benedykta, patrona Europy. Nasza perspektywa. Czy lubimy się do tego głośno przyznawać, czy też nie, opiera się na ciągłej kalkulacji. Nie chodzi tylko o finanse, ale też o poświęcony czas, zdolności, znajomości. Dotyczy to również tego, z czego rezygnujemy, by wybrać coś innego. Jak usłyszymy za chwilę, dotyczy to również naszej relacji z Jezusem. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Piotr rzekł do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Świat, w którym żyjemy, jest daleki od ideału. Wciąż zdarzają się katastrofy naturalne i epidemie. Toczą się wojny. Ci, którzy mają władzę, wykorzystują ją przeciwko bliźnim do osiągania własnych korzyści. Nam samym trudno jest nieraz być uczciwymi, kiedy widzimy, jak inni odnoszą korzyść przez nieuczciwe postępowanie. Jakie konflikty i niezgody wobec świata odzywają się teraz w Twoim sercu? Jezus, proponując drogę Ewangelii, rzadko wchodzi w dyskusję ze złem. Częściej je ignoruje, czyniąc dobro, uzdrawiając i nauczając, czym powinno kierować się prawe serce. Niestety ta Boża mądrość uchodzi wśród wielu za piękno duchostwo i naiwność.
od tych wątpliwości nie są wolni również apostołowie. W jakich okolicznościach Ty zadajesz Jezusowi pytanie: Panie, i co mi z tego przyjdzie? Odpowiedź Jezusa przekracza ludzką perspektywę. Nie poddaje się kalkulacji zysków i strat. Nie skupia się na dobru wspólnoty czy dobru Kościoła. To obietnica Bożej łaski w zamian za przewartościowanie serca, za wytrwanie w wysiłku nawrócenia i podążania drogą Ewangelii. To nie jest wartość, którą można w jakikolwiek sposób przełożyć na nasze wyobrażenia. Posłuchaj jeszcze raz o Jezusowej perspektywie. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Proś dla siebie o łaskę prostoty i hojności serca, o dar zaufania Jezusowi, by nie zniechęcała cię niedoskonałość świata, ale by rozpalało cię pragnienie nawrócenia serca.
chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.